Pała się trzeciego stopnia. Kierunek Bambi. 30 w środku. Jak? Kierunek Bambi. Kierunek Bambi, dobra. Podpalamy szyszki na zimę, żebyśmy mieli co jeść z dziomalami w lesie. Ola. Mam kilka fajnych zabaw do pozbycia się. Zajrzyj do... Wyprzedaż robicie? Czekamy do jutra, do godziny 20.00 na informację od ciebie o ofertach. Ty, jakaś policjantka nowa! Kim ona jest? To jesteś nowa. Tak. Bo ja cię nie znam, a ja dużo w lesie siedzę. To bym wiedział. Bo u nas w lesie jest dużo napadów. Siedzisz w aucie. Nie! Ała! No i kręci mi się w głowie. Kręć się w głowie, otwórz drzwi, kręć się w głowie! W geście dobrej woli chcielibyśmy oddać dziecko, które znaleźliśmy w środku. Jezu! Pani weźmie, pani się zajmie. Jelonie, jest problem, bo jeszcze jedno znalazłem. Co znalazłeś? Dziecko kolejne? Co teraz? Dziwne to już. Dobra, oddamy wam dziecko. Oddamy wam dziecko i zakładnika kolejnego za wolny odjazd. Tak, ja musieliśmy od razu napisać, tak? No. Ale tam, Uzi mam, więc jest dobrze. Jedziemy pod szpital. Jedziemy! Coś mam wziąć? Karty Antyk. Karty zakładników mamy wziąć od siebie. Dobra. Czyli nie mamy napad? No ten. A, czyli nas złapią, dobra. Dobra, jadę. Dawaj na odholownik, piątą osobę. No odholownik teraz trzeba auto z salonu samochodowego. Dobra, ty, ale tu się coś odpierdoliło w SMS-ie. Hola, mamy ciekawą ofertę, zapraszamy hangar Kayo. GPS. Nas jakieś Kayo perikowce wołają. Przebierzcie się jakoś jak gangsterzy, a nie jak ty. Jedziemy zobaczyć co mają i pojedziemy na ten napad. Zmieńmy to auto na coś normalnego może. No tak. Jakąś jubilkę, coś ten? Nie, jedźmy może na rumpa. Rumpa, wiesz, są takie robocze. Może jakąś robotę dla nas mają? Może kogoś trzeba odpierdolić? A może chcą nam dać do skupu pistolety zwykłe za 400% ceny. O kurde. Ola. Ola, Miguel. Małpa. Dopieczony cię do środka. Tylko ciebie. Kieruj się prosto. Ola. Ola. Mam kilka fajnych zabawek do pozbycia się. Zajrzyj do... Wyprzedaż robicie? Tak. Czekamy do jutra, do godziny 20.00 na informację od ciebie o ofertę. Ile według ciebie wart jest ten bagażnik? Na ten sam numer telefonu, którego pisałeś? Oczywiście, si. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymaj się, dziadzio. Dobra, w skrócie dostaliśmy ofertę zakupu 10 Uzi, 30 kamizelek, 20 skrzyń z bronią i 20 Glocków 19 generacji 5. I mamy im powiedzieć do jutra, ile jesteśmy w stanie za to zapłacić. Strzelam, że grupa, która im zaoferuje najwięcej, to weźmie. No, dobra, jedziemy się przebrać na napad. To same Uziki to myślę, że z 1500 000, nie? Kamizelek to nawet nie liczył jakieś specjalnie, bo to taki kurwa zapychacz. Glocki to jest 30 koła może max, nie? My mamy trochę broni. I skrzynki z bronią też chyba chodziły po 20 koła, jak się nie mylę. No tak, bo to zawsze kod to... dworku może być tam kurwa. Te skrzynki z bronią spoko są, bo z nich możemy, wiesz, rozbić banka, no, może wypaść. To Perico kurwa, który już zwraca wszystko, nie? No, jest ogólnie tak. Za kamzy by wyszło 120 koła, za Glocki 600, za skrzynki 120 z bronią 400. Koła? No, liczyć po 4, nie? A, że jedna kamizelka 4000. Ja. Okej, okay, no. Czyli wtedy wychodzi ci 120 za kamzy, 600 za Glocki, 400 za skrzynki z bronią i bańka do dwóch baniek za Uziki, nie? Bo ta cena się tam waha trochę. Czyli takie 3 miliony warty ten boksik. No, nie całe 3 miliony, 2,5 do 3, coś takiego bym powiedział. Mhm. Dobra, czyli... też, czy oni chcą w brudzie za to, czy wszyscy? Myślę, że oni brudne by też przyjęli nawet. No to imo, jakbyśmy w brudzie mieli 2,5 do 3 baniek za to, to by nam się pyliło nawet, nie? Imo. Bo wtedy też trochę tych Uzi nawet byśmy mogli sprzedać, bo aż tylu ich nie potrzebujemy. Czystych byśmy za to wzięli, no. Mhm. Dawaj furę, to nie są przelewki. Chujka. Chciałem cię się dostać, a nie wiem, czy mam jeszcze jakiś formułarz? Witam. Witam. No, mam nadzieję, dobra, to dziękuję. Zapraszam na pobocze. Jaki powód zatrzymania? Kontrola rutynowa, zapraszam, tutaj na prawo. Nie no, właśnie po to zatrzymałem, żeby sobie to przećwiczył. Zgasimy pojazd obywatelu. Super, pozostaniemy w pojeździe, ręce na kierownicy. Dobra, kadet, lecisz. Dobra, już. Pan nie wysiada z pojazdu. Wróci pan do pojazdu. Dobra, wsiadaj. Ała! Wszystko w porządku? Nie mogę, teraz miałem wypadek. On mi nie odpuści, k***a. Chodź, k***im, ua, na warsztat, ua. Brodley przesyła trzy. Ja ci wyklepię to.
A! Wiesz, z którego pasa? Nie. Nie, nie, oni za mną nie jadą. Nie jadą za mną, dobra. Nie! Dobra, Botelu, gasimy silniczek. Siedzisz w aucie. Nie! Dobra. Zakuwa. Nie, to nie! Co to było? Dewa, no k***a! Czy pana po***o? Ała! No i kręci mi się w głowie. Kręci się w głowie, otwórz drzwi, k***a! Kręci się w głowie! Nie p***ole. Nie może się kręcić w głowie. No nie! Ha ha! Ew! Nie! Nie! No nie z***ałeś mi tymi drzwiami! Powiedz, że nie z***ałeś mi tymi drzwiami! Ja p***ole, jedno zadanie, nie zabić mnie drzwiami! Wsiadaj, k***a! Czekaj, ja was tu wysadzę, może? Dobra, rozbijecie. K***a, musiałem tego policjanta już poszczelić, bo k***a... Stary, k***a, jaki problem był cię nie rozjechać, k***a? Bo to kupia wyszło. Mówiłem, żebyś drzwi urwał samochód. No tak, drzwi urywajcie, k***a, bo to jest sprzęt, nie? Ale ją porobiłem, zajebałem jej gazem po oczach, człowieku. Zakuła mnie, to prawda, ale zdążyłem sprzęt trochę daleko. No ile gaz kosztuje? Zrobić dobry. Dychę. Dobra, wyjedziecie na tą flekę, tak? No, tylko fury nie ma. Ja mogę dać swojego robotela, jak chcecie. No to daj. To podejść na ten, na garaż. O k***a, myszy jeleń. Ty ma po jedno zasadnicze pytanie, nie? No. Ty się dzisiaj dobrze czujesz, k***a? Ja pierdolę. Jestem reniferem, k***a. Nie no, myszy jeleń. A oni gdzie? Jeto renifer, k***a. Siema. O, tu jest. Gdzie wy byliście? Siema, to jest jeto renifer, k***a. Jestem jelonek Bambi, k***a. Zaczynam. Dobra, dawajcie zakładników na zewnątrz i waltowamy. Kto to chce hakować? Jacob? Hakuj mi się nie chce. Ty negocjuje. Ja. Stanie? Nie. Tak go postrzel, a ja idę tam. Można? Można. Jadą, kurde, z oranża dom. Znaczy nie, oni nie robią. Wielonek. Podoga się moje dzikie dupsko, właśnie tak. Jest, shake it, shake it. Ty, jakaś policjantka nowa! Kim ona jest? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. W geście dobrej woli chcielibyśmy oddać dziecko, które znaleźliśmy w środku. Jezu! Pani weźmie. Jezu! Pani się zajmie. Bierzesz to dziecko od niego, ten buzeczek, czy nie? Pani nie celuje do dziecka. Biorę, dawaj mi. Pani nie celuje do dziecka. Do dziecka nie celuje, chyba że pan ma 15 lat. Ja mam 12, a pani weźmie to dziecko. Dobra, trzymam cię. Pani nie weźmie dziecko. Dobra. Puszcza pan. Dobra. Proszę negocjatora, reniferek, będziesz negocjatorem? Ja jestem. Dobra. Się przedstawię, 4-2-8 dla Chopa, sierżę 3 stopnia. Jelonek Bambi. W środku. Jak? Jelonek Bambi. Jelonek Bambi, dobra. Podpieramy szyszki, sejfu. Podpieramy szyszki na zimę, żebyśmy mieli co jeść z ziomalami w lesie. Aha, a ty się zajmujesz specjalna jednostka. Ta, jesteśmy jednostką specjalną. Tam jest Chop, tam jest Liz, o, tam jest Krecik. Jesteśmy gangiem z lasu i jest nas 5. Dobra, ile jest zakładników? Zwierzogród. Ilu jest zakładników? Ile znaleźliśmy? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. Mamy taką dynię zajebaną normalnie ze środka, nie? Była w sejfie. Włoż do bagażnika. Dobra, dzieciuszkowie, jak tam renta, jak tam wszystko, czy się wszystko dobrze? Potrzebujecie jedzenia do picia, coś, cokolwiek? Nie, jest wszystko w porządku. Dobra, spoko, renta będzie odebrana, wszystko dobrze, wrócicie do swojego domu. Dobra, Riferek, co sobie chcesz za tych 8 zakładników? A bierzecie pod uwagę, że oddaliśmy w geście dobrej woli dziecko? Tak. Dobra, ja bym chciał za tych zakładników, za jednego wolny odjazd. Izaka przez maskę jesz? To nie maska, jestem reniferem z lasu. Aha, okej, okay. Przepraszam w takim razie. Identyfikuję się jako jeleń. Okej, okay. Czyli nowa pojedź, okej, okay. Dobra. Mogę wam przyklepać wolny odjazd za dwóch. Nie, daliśmy dziecko. To może być jeden ten i dziecko, które oddaliśmy i wtedy jest za dwóch, zajmijmy. No widzisz, jak funkcjonariusz sobie biega z tym dzieckiem, fajnie już się szuł w rolę ojca. No, jakby rozumiem, oddaliśmy nam dziecko i na pewno zostanie to wzięte pod uwagę w trakcie dalszych, ale jednak wolny odjazd, jest to bank lekka, paleto dosyć wysoko, więc nie zajmie. Tak, i wysoko. Dwóch. Jak my jesteśmy pod górą Montchilliard, jak my jesteśmy na nizinach. Chłopie, wysoko za jednego. Oczywiście, za dwóch. Jakie hierarchii? No hierarchii. Dobra, napadowej, tam Lizaka i wolnego, i zakładnika za wolny odjazd. Możesz dać mi Lizaka i dwóch zakładników za wolny odjazd. Nie, to ja się nie zgadzam. Do samych dwóch zakładników. Nie, jednego. Aż 8 zakładników. No właśnie. Dwóch ci nic nie zrobi, dwóch nie. Zakładników. Mało mam. Dwóch dziedziuszek. Ja mam za mało. Z pieluchami. Ja mam za mało. Okay, no to ty sobie tutaj 8 dziadków zbrojowałeś, nie? Dwóch. Idę po lody, żeby ja nie będę z tą tu gadał o suchym pysku. No dobra, to oczekuję. Mam. No. Dobra, no to wracamy, nie? Za dwóch. Nie, za jednego. Jelonie, jest problem, bo jeszcze jedno znalazłem.
Co znalazłeś? Dziecko kolejne? Tak, za biurkiem było. I co? Jak tu dzieci się normalnie pod biurkiem stoją? I co teraz? Dziwne to już. Dobra, oddamy wam dziecko. Oddamy wam dziecko i zakładnika kolejnego za wolny odjazd. Macie tu for you. Tak. Możesz dać mi dziecko i dwóch zakładników. Nie no, nie podbijaj do trzech. A to na pewno nie wasze dzieci? Nie. A może to wasze dzieci? Jakby to było moje dziecko, to by wyglądało jak shop pracz. Tak trochę, albo nieważne. Moje by wyglądało jak... Jednego do spawna pasjenta znaleźli dziwny, trafiłem kolejny dziecko, tak samo wyglądające w takim samym wózku. Nieprawda. Może to po prostu bliźniaki, Brałem się pod uwagę. Wiesz, nie wiem. Ale dam temu dziecku misia, żeby się... Matka uciekła, trzymaj misia. Słuchaj, pan policjant cię na pewno uratuje, pan policjant nie chce dla ciebie źle. Przecież nie jest przy***ny. Trzymaj. A ty dziecko żyjesz? Może ty jesteś lalką w ogóle? No właśnie, trzeba sprawdzić, czy oddycha. Dziecko, daj głos. Zżygało ci się to dziecko na buty, człowieku. Czekaj, to wytrę. Nie masz ręki dużych, nie masz ręki tam. Dobra, weźcie to dziecko, bo ono się struło czymś. Jezus Maria, dziecko, co ty jadłeś? Za długo za biurkiem się. Ja mu buzię jeszcze, czekaj, ja mu buzię wytrę. Tu, o, czyścimy buzię dziecku. To za jednego zakładnika wolny odjazd. Znaczy, to, w sumie to oddaliśmy ci już trzech, znaczy dwóch. To za trzeciego zakładnika wolny odjazd. Tutaj, dobra, zrobimy ja mam tak. Odznakę króla lasu. Króla lasu, tak? Tak. Jesteś takim reniferem bardziej zimowym, czy takim bardziej letnim? Ja jestem interkontynentalnym. Interkontynentalnym, dobra, okej, rozumiem. Dobra, zrobimy tak, o, dam wam za dwóch zakładników wolny odjazd, a będzie ulga na przykład plus jedna minuta braku helikoptera. Nie, nie. Za jednego wolny odjazd. Dobra, to możemy zrobić taką. Jeśli ci przyklepię za jednego wolny odjazd, to już nie ma żadnych ulg, co do później nie biorę pod uwagę, że oddaję ci tam dziecko. Dobra, ja teraz nagrywam filmik do mediów społecznościowych, że ty masz życie zakładników. Siema, z tej strony Reifer 1234 z lasu Los Santos, Paleto. Właśnie tak, za mną stoi policjant, który ma życie zakładników. Tu mamy, o zobaczcie, ile zakładników, oddaliśmy już trójkę dzieci oddaliśmy do policjantów. Dwójkę, obywatelu, dwójkę, proszę nie kłamać swoich fanów. Dwójkę to ci stary wybił po wywiadówce, zamknij w się w live'a. Tak, i tu ten policjant pierdoli głupoty właśnie, jak słyszycie Eastside Bolo, Reifer Gang, słuchajcie, jak zaraz się tutaj nic nie zmieni, to będziemy musieli rozwijać tych zakładników. Pamiętajcie, że was kochamy, nie polujcie na nas w lesie i zbierajcie grzyby. Pozdro. Za jednego zakładnika wolny odjazd. Jak mówię, mogę ci przyklepać, ale potem już nie ma ulg żadnych za te dzieci, bo to już jest przepada ta ulga za wolny odjazd. Nie możesz mnie dotykać. Co? Nie będziesz nic sklepał. Przyklepać mówię o żądaniach, a nie że ciebie. Ty jesteś zwierzakiem, to byłoby zoofilia. No niby ja jestem zwierzakiem, a finalnie to ty jesteś psem, no. A, no widzisz, no. Każdy ma swoje, wiesz. Dobra, no to za jednego, jak mówię, brak potem ulgi kolejnego, co tak zaraz tego. Ja mówię, że jednego za wolny odjazd, a co potem, to się kupujemy w trakcie negocjacji. Dobra, okej. Okay. Ja mam tak podpowiem. Dajmy tego jednego dziadka tutaj. Stoi najbliżej tego. Brązowym bardziej. A dobrze, że to powiedziałeś teraz, a nie za jednego. Ja mam czas, ja to mogę negocjować do jutra. Te dzieci, wszystkie, które oddały za... Jeden wypuszczony. Dobra, zostaje wam 7, co chcecie. Za... kolejnego zakładnika chce brak śmigłowca na całej długości pulsigu. To jest na 10 sekund, tak? Nie, na całej długości. Nie ma takiej opcji. Słuchaj, ja tu mam prezent urodzinowy dla ciebie. Trzymaj, weź za jednego zakładnika. Tak. I weź za zakładnika i daj mi brak śmigłowca na całej długości. Nie ma takiej opcji, brak śmigłowca, mogę iść dopiero za 5 zakładników. Za 5? Za 5. Nie. Uwaga, nie ma takiej. Za 3. Za 3 to mogę ci dać. Muszę się odsunąć, uwaga, bo 4 minutki. Nie, za 4. Za 4 zakładników brak śmigłowca. Chłopaki, gaście tam. Ej, celuj ktoś do zakładników, O, no i. No dobra. Dobra, no to za 4 mogę ci dać 5 minut bez helikoptera. Nie, to 20. 6. Nie. Nie, za 4 zakładników brak śmigłowca. Za 4 zakładników mogę ci dać brak helikoptera na 5 minut. Nie, na 10. O, na 6. Na 10. Na 6. Ja ci przywiozłem prezent, a ty do mnie mówisz takie rzeczy. Skąd wiedzieć, że w prezencie nie jest bomba? Albo cokolwiek? Jakby był taksówkarzem, to bym cię wysadził właśnie z samochodu. Dobra, 4 zakładników i 6 minutek. Moja serdeczna propozycja. Nie, za 4 w ogóle bez śmigłowca. Nie. Dobra, to inaczej. To śmigłowiec 3 minuty leci i 3 minuty ląduje za 4. Czyli przez 3 minuty leci, przez 3 minuty ląduje. Potem przez 3 minuty leci, przez 3 minuty ląduje. Potem przez 3 minuty leci i przez 3 minuty ląduje. Dobra, mogę się zgodzić za 5 zakładników i jest wszystko. Co? Co? Mogę się na to zgodzić za 5 zakładników. Nie no, za 5 to chciałeś brak śmigłowca na całym pościgu dać. No widzisz, dobra, za 4 okej, przyklepuję. Dobra, to wypuszczam 4. Jednego do słabych chodzi 4 zakładników za brak helikoptera na 3 minuty, lecz w interwale. Tak, może znowu interwale. Dobra, zostało mi 3. 3 minuty leci, 3 minuty ląduje, 3 minuty leci ponownie. Zostało mi 3. No.
Co tam chcesz? Jak trzech? No trzech. Jeden za wolny odjazd, nie? Czterech za śmigłowiec w interwale. Tak, trzech, dobra. No, i mam trzech. Dobra, no, i trzech, no. Ja za jednego chcę z nich, żebyśmy mogli se auto odwrócić, jak nam się wywali. Ale co mówisz przez wywalenie, typu, nie wiem, nieudany skok, no jak was, się nam samochód wiem... przewróci na dach. W każdej sytuacji. Dobra. Okej, mogę do coś takiego przyjść. Dobra, no to wypuśćmy jednego. Tego do zespołu, wcale po prostu wypuszczę jeszcze jeden zakładnik za możliwość obrócenia pojazdów, jeśli będą mieli dochowanie. Za kolejnego dobra. Zakładnika chciałbym no. Brak kolczatek, ale nie wszędzie. Tylko na drogach asfaltowych. Na drogach asfaltowych? Brak słysza, kolczatek tak? Na drogach asfaltowych. A, na słuchaj, innych no nie, mogą być. Słuchaj, patrząc na twoje auto, to nie sądzę, żebyś wjechał w ofert i się długo na nim trzymał. Och, rasizm jest. Nie jestem rasistą. Jesteś. Negujesz moje auto, bo jest czarne. Sam jestem osobą tego. Co on robi? Rasizm. Co on robi? Obraża auto, mówi, że w ofercie sobie poradzi, bo jest czarne. Jak tak można? Tego nie powiedziałem. Przestań być rasistą, ja tego nie popieram. Okej, rozumiem też, że nie popieram rasizm. Dobra, mogę się przystać za dwóch zakładników. Nie, za jednego. A już obraziłeś ostatniego? Obraziłeś mi już auto. Nie, zaraz coś wymyślę. Dobra, mogę ci jakby pozwolić na za jednego zakładnika, ale niech to będzie na długość. To nie, to na... To inaczej, o! No. Przez 10 minut nie ma, a potem przez 10 minut mogą być, a potem znowu przez 10 minut nie ma. Nie ma takiej opcji z jednego zakładnika, nie ma czegoś takiego. Mogę tak zrobić na 2 minuty. 2 minuty są 2 minuty. No nie, przecież za dwóch zakładników chciałeś na zawsze tak zrobić, bez sensu. Ty nie umiesz tego cebać. Ludzie się tak mnie stawili. Dobra, mogę ci za jednego dać tą twoją możliwość interwalu, ale po 3 minutki. Czyli 3 minuty są kolczatki, 3 minuty ich nie ma? Tak, tak. A jak to będziecie liczyć? Na stoperze. No na pewno, słuchaj, no helikopter będą tego helikopter tak liczył. Dobra, to zróbmy tak, że jak helikopter leci, to nie ma kolczatek, a jak helikopter ląduje, to wtedy mogą być. To wtedy będzie uczciwie, bo będziecie wiedzieli, jak to robić. I za ile chcesz tego zakładniku? No tak? Za jednego. Czyli przez 3 minuty helikopter leci, to nie ma kolczatek. To nie ma kolczatek, jak ląduje, to mogą być dopiero. Dobra, za dwóch mogę coś takiego pozbawić. Nie, no na za jednego. No dobra, niech będzie. Dobra, ale to jednego wypuszczam. A my go... Jednego do SV, wychodzi... My już gotowi? Przedostatni zakładnik dobra. Za brak kolczatek. No tak samo w interwale, tylko jeśli przez 3 minuty leci helikopter, kolczatek nie mogą być. A ty kim jesteś? Tutaj helikopter jesteś stoi, nowa. Kolczatki mogą być. Tak. Bo ja cię nie znam, a ja dużo w lesie siedzę. To bym wiedział. Bo u nas w lesie jest dużo napadów. Ja wiwiórki se podpi... Może dobra, reniferek. Jesteście gotowi do wyjścia? Co? Jesteście gotowi do wyjścia? Ale jeszcze mam jednego zakładnika tak. do zdealowania. Aha, no dobra, faktycznie. No dobra, to co tam? A nie ona ma być W1. Jednego pod nogą, a tam ten. Za to będę być W1. Tak, widzisz, że idzie przecież tam, o, co poszedł już. Nie zauważyłem. Może jakieś... Dobra, okej. Okay. Dobra. Zbawaj go. Dobra, no to wypuść mnie z tego. No nie, no musimy mieć do wyjścia go. Okej, gdzie chcesz z nim wyjść? No kurwa nie, zostawimy sobie bez zakładników tutaj. Są tacy. Dobra, no to ile on to zostało, ile wszystko zabraliście? No już możemy się dać jechać. Dobra, to chwilę. Na go do SV z ostatniego zakładnika został wygłosowany, że kredytka idzie W1. I gotowi są już do wyjścia na pasnicy, słyszałem gotowość. Będziecie sobie 30 sekund, pojedziecie do środka i po 3 sekundy czekacie na dźwięczne i możecie odjechać. Jeśli nie, to będzie zakładnika. Co do jadanego? Ale ty masz futerko, ty. Widziałeś jak negocjowałem zajebiście? Na początek nie chciał dać wolnego odjazdu, a finalnie nawet dostał. Dostaliśmy interwały na kolczatki. Co? Dwa dzieciaki mi dałeś, to w sumie przekonał przez te dzieciaki. No, to dziś na żłobek przed napadem każdym. Dobra, czy sygnały były? Blueface, ja nawet wiem, kto byłby chętny na takie napady. No nie. Ty. Za wolne gówno. Skoro to nie przeskoczyło, to nawet nie próbuję tamtego drugiego. Myśmy uciekli, gdybym tego nie próbował skoczyć teraz. Mamy tylko jedną radiolkę. Nie podpuszczam cię, ale nie radiolki za nami, nie jej. Nie masz psychy. Jest dzisiaj dobrze, kur... O kur... Dobra. Autostrada, jedziemy. O nie. O nie, zdechłem. XD.
75 years later. Jacoba mają. Na szpitalu tylko. I Heidi też. Tak, ja, a my się jedziemy od razu napierdalać, tak? No. Masz jakąś kamizelkę przy sobie? Czy nie? Bo ja się tam nie przygotowałem za bardzo. Ale ten, Uzi mam, więc jest dobrze. Jedziemy pod szpital. Na szpitalu z parkingu i... A kto jeszcze odbija? Bo my odbijamy, tak? Dobrze rozumiem. Jadę już na szpital, bo dzwonił do mnie Rzeko, bo teraz tam gada z kimś. Jadę już. Górny, górny. Ale. Dobra, gdzie piąty? Mamy piątego? Ksiądz był, ale ksiądz nie odbierał. Jest, zaraz będzie. A gdzie piąty? No to nie mamy. No to załatwcie. Czy ja bym z dachu tonego w razie czego widział tutaj akcję? On jest tam, nie? A to jest zbyt... Prawo. Tak, pan się wolił. Czemu słyszę automaty w tamtym kierunku? Ale dostali tuby, k***a, ja ole z armaty, k***a. Swój jak coś, swój. Ja p***a. Dwóch k***a wysadziłem, nie? Przebany jarmuch przesyła 3 złote. Puścisz dla widz. Leży kolejny. O autostradzie wygląda. Nie, to nie jest Cops. To nie Cops? Nie, nie, nie. Kremowy. Czy to nasi? To chyba nie są nasi, k***a. Ale to co? Jak to? Ty! Gdzie ty jesteś? Halo? Ale to miski komunikacyjny w***. Dlaczego policja robi dwa konwoje? Różne. K***a! Nie ten konwój, k***a. Ja pier... Ale nie ten konwój! Jakie są k***a szanse, że dwie ekipy k***a będą na szpitalu naraz. Dobra, spierdź stąd. Wypuszczamy ich czy nie? No wypuśćcie ich, ale kto to k***a jest? Galaxy. Wypuśćcie, nie inne chłopa. Galaxy, Galaxy mówię. I my ich za darmo... Galaxy, z Galaxy, z Galaxy. Dobra, jedziemy stąd. Macie nas kiedyś k***a odbić w zamian. Weź mi rozkój. Ja ale... No ale patrz, jaki fajny, patrz, jak aromatyczny. Fajny krzaczek. Nie oferuj mojej córce działa, bo to psuje głowy. Patrz, o nic, nawet nie mów, dzisiaj jest taka tragedia. Czy na szpitalu jest, są policjanci może z zatrzymanymi jakimiś? Nie. Pojechali sobie. Tak. Dwoma konwojami, nie? Ale wiesz, to się k***a mądrzy, ja... A, no dobra. O, my na górze jesteśmy. Pojechali... Tak, ach, już tam idę do was. Ja mam no. No, jest jak jest, drugi jest konwój jest. Wyjechał, k***a. Teraz? No nie, już dobra. A, nie. No dobra.